Nagroda imienia Joanny Sendlerowej za naprawianie świata to jest dla nauczycieli, dla nauczycielek docenienie tego, co robią, co często przez ich najbliższe otoczenie, przez ich uczniów, przez innych nauczycieli, przez rodziców nie jest tak doceniane, jak być powinno. My to już robimy po raz 12 i będziemy to robić tak długo, jak tylko będziemy mogli, bo mamy takie poczucie, że właśnie w takich trudnych czasach, a żyjemy w trudnych czasach, kiedy się ścierają stare z nowym, kiedy się podziały społeczne, nie tylko w Polsce, ale także w Polsce są widoczne i one się przekładają na to, co dzieje się w szkołach, że to jest taki moment, kiedy nauczyciele, wychowawcy mają duże pole do działania i nasi nominowani, nasi laureaci to są osoby, które to pole dobrze wykorzystują. I ta nagroda oczywiście to jest docenienie konkretnych osób wspaniałych. W tym roku mieliśmy znakomite grono, 12 osób. Świetny laureat Mirosław Skrzypczyk. Nagroda specjalna dla dyrektora Przemysława Fabiańskiego z Chorzowa. I świetne osoby z całej Polski. Ale to, nie, to jest także pretekst. To jest także pretekst do tego, żeby się spotkać, żeby zobaczyć innych, którzy też mają ciężko, ale jednak, tak jak tutaj parę osób dzisiaj mówiło na scenie, jak masz rację, czujesz, że masz rację, wiesz, co chcesz robić, to rób to. To jest nagroda nagrodą, a to, że się przy okazji widzimy, doceniamy, wspieramy, wymieniamy mailami, tutaj nauczycielki, dwie osoby z Poznania nasze nominowane się właściwie dzisiaj zsieciowały na naszych oczach. Także to jest tak naprawdę taki najlepszy sposób na naszą edukację. My się też uczymy przy okazji. Centrum Edukacji Obywatelskiej też się od nauczycieli dowiaduje, co to znaczy pracować na rzecz takich umiejętności obywatelskich, społecznych i poprawiania świata.